Więc zaczynamy od zareprezentowania moich instrumentów. To jest moja Yamaha 910. To jest mój Korg PA50. To jest mój Scandali akordeon. Mini akordeon. Zaraz Państwu zaprezentuję, jak się na nim gra w połączeniu z tymi instrumentami. A to jest fantastyczna rzecz. To jest Bose PA1. To jest PA1, który sobie niedawno sprawiłem. Fantastyczna rzecz. To ma, ten patyk ma 200 W mocy. Jakość dźwięku jest niepowtarzalna. Ale nie o tym chciałbym mówić. Co ja tutaj mam na dole? Chciałbym o tym wspomnieć. Ja tu mam rozdzielnię, która leży na podłodze i zaraz Państwu zaprezentuję, jak to wszystko działa. W środku, jak widzimy, jest pedał, gdzie robię głośniej, ciszej prawą rękę, jak gram albo na syntezatorach, albo na akordeonie. Po prawej stronie i po lewej stronie są specjalne, skonstruowane cały system, jak operować i współpracować z moimi syntezatorami. Jak to się stało, że to wszystko razem pracuje? Jak ja kupiłem pierwszego Korga, wiadomo, że jak się gra na akordeonie, trzeba używać ręce i zamiast przyciskać, tu jest mnóstwo przycisków i być zajętym przyciskaniem, trzeba grać. Więc wymyśliłem, żeby skonstruować coś takiego, taką do nóg, taką rozdzielnię, która będzie operowała wszystkie funkcje, które chcę używać w czasie grania. Więc szukałem człowieka, który by to zrobił. Było bardzo trudno kogokolwiek znaleźć, który by miał w ogóle pojęcie, jak to zrobić. W końcu mi się udało znaleźć fantastycznego inżyniera. I co on zrobił? On zrobił, tu Państwu zbliżę, otworzył cały syntezator i mi połączył w środku kabelkami elektronicznie wszystko do tej wtyczki. Czyli on położył tak, start, stop, połączył introduction, czyli wstęp pierwszy, wstęp drugi, połączył zakończenie pierwsze, zakończenie drugie, połączył wariacje pierwsza, druga, trzecia, czwarta przez fill-in, czyli przez przejścia perkusyjne i ja to wszystko przez ten kabel, który tam idzie z tyłu syntezatora, to wszystko idzie do mojej rozdzielni w nogach i ja to sobie obsługuję podczas grania, nie dotykając właściwie syntezatorów. Jedyna rzecz, którą nie mógł zrobić fizycznie, było to, że każdy styl, jaki sobie wybiorę, powiedzmy tango, czacze, w każdym stylu mam 4 instrumenty, które mogę zmienić i używać je do grania, żeby zmienić atmosferę. To Państwu za chwileczkę pokażę. I tak to wygląda i to wszystko współpracuje z moim MIDI akordeonem.